białko od Sixpacka i cała reszta z kozackim rabatem. Użyj kodu PUNCH10 na sixpacknutrition.com. Satysfakcja z treningu w 100%. Powiedz mi, widzimy Cię już po raz trzeci na PUNCHDOWN. I po raz trzeci nie udało się wygrać, ale tym razem z Twojej woli. A powiedz mi, może Ty po prostu się przestraszyłeś Maxa i teraz tak mówisz, że wiesz. No, możliwe, że teraz dużo osób tak będzie twierdziło. Ja przestraszyłem się Maxa. On jest silnym chłopem, nie? Ale sama zobacz, Zaleś mnie aż bił i nie bałem się Zalesia, nie? No, Zaleś też jest potężny. Ale podeszłem do tego, trzy ciosy wytrzymałem, nie? Tutaj po prostu nie czułem się jako zwycięzca tej pierwszej walki, rozumiesz? Chciałbym, żeby tu zawalczył Małczan na moje miejsce, ale niestety sędziowie nie zgodzili się. Chciałbym też ich oczywiście przeprosić, bo trochę podważyłem ich werdykt. Troszeczkę taki niezły dobór słów, nie? I chciałbym też przeprosić swoich włodarzy. Możliwe, że teraz nie będę miał szansy wystąpić na PUNCHDOWNie. Ale ja mam do każdego szacunek. Naprawdę chciałbym jeszcze raz przeprosić swoich widzów, bo pewnie są na mnie zdenerwowani. Ale nie czuję się wygrany, po prostu nie czuję się wygrany. Czy chciałbyś zawalczyć na kolejnym turnieju? Powiem Ci tak, chciałbym zawalczyć z Małczanem, możliwe, że jeszcze raz. Ale tutaj zrobiłem po prostu, podjąłem tę decyzję ze względu na siebie. Ja po prostu mam swój honor i chciałbym, żeby to jakoś inaczej się oczywiście potoczyło. Skręciłem parę razy głowę, on mnie skręcał, może i były tam jakieś minusowe punkty, ale wydaje mi się, że naprawdę Małczan wygrał tą walkę, nie ja. Kto jest faworytem w dzisiejszym turnieju? Kto jest faworytem? Nie pamiętam, jak się nazywał ten pierwszy zawodnik, co wygrał pierwszą walkę. Dokładnie, taki fajny, łysy chłop. Masz może? No ten, co wygrał przed chwilą z brzytwą, nie? No. On jest na razie, widzę, jako faworytem, ale oczywiście Maxu ma teraz sporo szansę, bo był tylko 3 razy obity. Nie aż tak mocno, bo widać było, co się stało z wynajem, nie? Ale tak już mówiłem, nie zmienię decyzji. Przepraszam naprawdę wszystkich tutaj, co oglądali. Przepraszam Was jeszcze raz. No więcej słów nie mogę już powiedzieć. No bez komentarza to jeszcze zostawię. Na który superfight najbardziej dzisiaj czekasz? Ten, co był. Widziałeś, co się działo. Ja pierdzielę, nie? To mnie najbardziej Marek Mamos. Dobrze, że on nie walczył, kurde, z tymi z nami. To by była masakra. Tak, no pytałam Marka, czy Marek chciałby wziąć udział z Wami w turnieju. Powiedział, że może pomyśli. Z Markiem zmierzyłbyś się? To podjąłbym się. Jakbym no, po prostu normalnie wylosował, no walczyłbym, no co innego. Ja nie boję się tutaj za bardzo nikogo. No nikogo się w sumie nie boję. Walczyłem z Zalesiem, walczyłem z Dunajem, z mistrzem Knockoutu, z mistrzem PUNCHDOWNu też walczyłem. No kurczę, no... A tu Max po prostu był, nie? Ale Max też po prostu, wiesz, bokserem jest, silną ma szczękę, no... Ale naprawdę, nie bałem się go. Ja mogłem podejść do tej walki, ale jak już mówiłem, szacunek zawodniku musi być. Dziękujemy bardzo. A teraz będziemy musieli rozpocząć kolejne, czwarte już starcie, ćwierćfinałowe. A zmierzą się w nim Wiechu! Zapraszamy na scenę jego przeciwnika również, Jawor! Wielkie brawa dla zawodników, dajcie im trochę otuchy! Czas wyłonić rywala Maxa. Panie i panowie, zaczynamy ostatni ćwierćfinał. Ostatni, czwarty pojedynek. Damian Jawor, Jaworski kontra Wiesław Wiechu Tamborski. Niestety nie... W związku z decyzją Hetmana nie oglądaliśmy trzeciego pojedynku i Max awansował do półfinału. Można powiedzieć poprzez Walkovera. Tak. No także... nietypowa sytuacja. No jednak decyzja jest taka, nie inna i w ten sposób mamy przyspieszoną walkę, skróconą o jedną w ćwierćfinałach i Max przechodzi z automatu do
półfinału. Tak, i teraz będzie oczekiwał na swojego rywala. Widzimy, że Jawor rozpoczyna nam ten ostatni pojedynek. Uderzenie. Ale też Wiechu pokazał, że umie przyjąć i teraz będziemy... Powiem ci szczerze, tak jak patrzyłem na walkę Jawora z Matim, mimo że to Jawor posłał Matiego dwa razy, powiedzmy, przykręcił mu, odkręcił mu troszeczkę żarówkę i to światło troszeczkę mrygało, natomiast Jaworowi jako jedynemu popłynęła z nosa krew. I teraz się zastanawiam... No zapomniał szczęki włożyć, zobacz, teraz poprawił, przypomniał sobie, że nie włożył dobrze, bo tak. By zęby poleciały. Poczuł to uderzenie. Dostał mocno, ale pokazał, że jest silny i że potrafi też przyjąć te ciosy. Tak więc no, to, co chciałem powiedzieć, że byłem ciekaw, jak zareaguje na ciosy zawodnika zbliżonego wagowo do siebie. No, widać, że ma tą głowę też twardą. No, zaraz zobaczymy, jak w rundzie drugiej odpowie swojemu przeciwnikowi. I szykuje i poszło! O! Dostał Wiechu mocno. Ale wstrząsnął się, kurczę, poczuł na pewno to uderzenie. Tak, widać, że teraz musi troszeczkę dojść do siebie i coś tam jeszcze pokazuje sędziom, ale to raczej nie był żaden faul ze strony Jawora, to był czysty cios po prostu. Moim zdaniem czyste uderzenie. Tak. Mi się wydaje, że tutaj nie było żadnego zagrania nie fair ze strony Damiana. No zobaczymy. Widać, że chłopakom pyski już puchną. Tak, naprawdę tak, silne te uderzenia. Tak, już no jeżeli nie ma miękkiej gry. Jeżeli przyjmujesz tyle ciosów od takich twardych zawodników, no to na pewno te policzki będą rosły. Przypomnijmy, że nasz mistrz z poprzedniej gali, czyli Zaleś, z poprzednich dwóch w zasadzie, też ten policzek miał już tak, napuchnięty. Miałem okazję widzieć zdjęcie. Oj, bum! Oj, troszeczkę lżej, mam wrażenie, się odpłacił Wiechu. Tak jakby ten cios, który wyprowadził Jawor w jego stronę w rundzie drugiej, spowodował takie osłabienie tej siły Wiecha. No i zobaczymy, runda trzecia przed nami. Czy Jawor będzie w stanie posłać Wiecha na deski? Zobaczymy już za moment. No jest... Ostatnia jego szansa, bo to będzie runda trzecia. Tak jest, ale tutaj według bukmacherów, no i też mi się wydaje... 50-50. No, bardziej bym w stronę Jawora mimo wszystko szedł, nie? Po tym, jak w drugiej rundzie ten cios, który wyprowadził troszeczkę wstrząsnął Wiechem... Był mocniejszy. Myślę, że tutaj idziemy w stronę Jawora, widzimy, że już ten policzek jest coraz bardziej opuchnięty i... No i czekamy. O dwie twarze teraz. Tak, widać. Tak, można różnica powiedzieć. Różnica się pokazuje, ta strona, która jest uderzana, puchnie momentalnie, a druga świeżutka. Mieliśmy Jokera. Turbo Jokera, mamy teraz, można powiedzieć, Jokera. Tak, jedna połowa twarzy Wiecha jest mocniej opuchnięta. Zawodnicy jeszcze czekają na rozpoczęcie tej rundy trzeciej. Zdaje się, że ostatniej nie będzie raczej dłuższego pojedynku, aczkolwiek no, tutaj o wszystkim zdecydują sędziowie, jeżeli nie będzie nokautu. Nie wiadomo, coś tam jeszcze sędziowie liczą, dlaczego nie zaczynamy rundy trzeciej, ale pewnie za moment już zaczniemy. Chłopaki widać też się już lekko niecierpliwią. Tak, mamy tutaj powtórkę tych uderzeń. Uderzenie Wiecha. Potężne uderzenie, było mocne. Tak, na pewno, aczkolwiek mimo wszystko cały czas Jawor trzymał się na nogach, także... Także za chwilę będzie w stanie oddać cios swojemu rywalowi. Tutaj widzimy, że tak cios troszeczkę po koszulce poszedł i może to sędziowie chcą jeszcze przeanalizować, bo musimy powiedzieć, że sędziowie mają możliwość taką, żeby przeanalizować sobie dany cios, żeby spokojnie mogli podjąć decyzję. Tak, w momentach niepewności mają taką możliwość, sędziowie skorzystają z obejrzenia powtórki i chyba właśnie to nastąpiło. Tak, jeszcze tam widzimy Karol Matuszczak cały czas wpatrzony w monitor, na którym ta powtórka będzie. No chcą jak najbardziej przeanalizować. Sprawiedliwie, tak, żeby ten werdykt jednak był w pełni oddawał to, co się dzieje naprzeciwko, przy tym stole. No tak ten cios... Teraz tutaj kwestia prawdopodobnie rozstrzygnięcia, czy zrobił ruch barkiem. Przyruch barkiem, tak. Tak mi się wydaje, że to był mały przyruch barkiem. Tak, i dlatego ten cios poszedł po koszulce i dopiero uderzenie doszło do twarzy Jawora. No i teraz już będziemy mogli rozpocząć rundę trzecią.
Jawor, oj, teraz widzimy, że krew pojawiła się na twarzy Wiecha. Czy będziemy jeszcze... Nie, niepotrzebna jest żadna pomoc medyczna. Przymierzał się Jawor. Jawor będzie mógł prowadzić ten trzeci cios. I odpalił rakietę! O, ale teraz tam chyba jakieś mocniejsze rozcięcie na twarzy Wiecha się pojawiło. Poczuł, jest zamroczony lekko chyba. Automatycznie tej krwi pojawiło się coraz więcej. No i zobaczymy, czy będzie potrzebował tych 30 sekund, żeby dojść do siebie? Nie, jest okej. Już tutaj wykorzystuje magnezję do tego, żeby natrzeć ręce i będzie odpowiadał Wiechu. No teraz powiem ci szczerze, że jeżeli go nie znokautuje Jawora, no to myślę, że Jawor mimo wszystko wygra ten pojedynek, aczkolwiek zobaczmy, bo ten cios może zmienić jeszcze dużo. No i znowu. Znowu odniosłem wrażenie, że Jawor troszeczkę, zrobił ruch barkiem, a za chwilę będziemy już wszystko wiedzieli. Sędziowie zapewne podejmą decyzję najsprawiedliwszą, jaką będą mogli, tak? Także już za moment poznamy ostatniego półfinalistę. Powiem ci, Marcin, że nie chciałbym sędziować tych pojedynków, bo tak do końca to nie jest łatwa praca. Trzeba nie jest, zdecydowanie. Zwrócić uwagę na wiele detali, na te przyruchy, tak, na te odsunięcia się czy ramionami, czy głową. Tak, ale musimy być świadomi, że slap fighting to jednak sport, który dopiero tak naprawdę raczkuje i nikt na świecie oprócz tutaj punchdowna nie prowadzi takich gal w pełni profesjonalnych, nie korzysta z zasad. Panowie, dobra, już mocno poobijani, ale czas poznać ostatniego półfinalistę. Sędziowie, czy decyzja była jednogłośna? Jednogłośna. A walkę zwycięża Jawor! I to on zawalczy z Maxem w półfinale. Panowie zbijają symboliczną piątkę na koniec. Zobaczmy jeszcze raz, jak to wyglądało.